Bruno się chwieje. Szybciej, szybciej! Jabłko! No to chodź, pójdziemy je zerwać. Filip jedzie. Jabłka! Nie martw się, mały misiu. Popatrz na to. Jabłka! Po co Filipowi te wszystkie rzeczy? To pewnie coś fajnego. Chodźmy! Filip od rana rozkłada wszędzie jakieś przedmioty. Do czego one służą? Świetnie nadają się do skakania! Hej, Bruno! Cześć, mały misiu! Juhu! Cześć, Ulu! Bruno! Mały miś uważa, że jesteś wspaniały! Bruno, wspaniały! Po co ci te hula hopy? Pokażę wam, ja... O, śmieszne kółeczka! Kto je tutaj rozłożył? Ja zbudowałem tor przeszkód. Jaki tor deszczu? Przeszkód. Trzeba będzie zrobić różne zadania w ogrodzie. Na przykład przełożyć hula hop przez głowę. O, tak! Co jeszcze będziemy robić? Ha, wszystko! Chodźcie, pokażę wam! O, zapowiada się ciekawie! Jesteśmy na punkcie, gdzie trzeba skakać po kamieniach. Ola pędzi jak wiatr. O, oto kicek na równoważni. Czy dojdzie do końca? Już prawie, prawie! Nie, następnym razem ci się uda. Raz, dwa, trzy. Pudła u Rozi. Filip na punkcie z hula hopem. I już rozpoczął bieg w dół zbocza. Rozi przygotowuje się do skoku z liną. Może być ciężko, ale dla Rozi to żaden problem. Ola i Kicek spokojnie wykonują zadanie z doniczkami, ale ojej, Bruno nawet nie zaczął. Brrr, no co ty, Bruno? Dlaczego jeszcze nie zacząłeś? O, wiesz, mały miś jest za młody, żeby pójść na tor przeszkód, więc zostanę tu z nim. Bruno, mały misiu, spróbujcie tego. Ups! Bruno! Już wiem. Chodźmy odwiedzić dębiaka. Idziesz, dzióbku? Bruno! Jej! Ha! Patrz i ucz się, kicku! Ja? Jestem najlepszym akrobatą na świecie! O, gdzie jest Bruno? Jeszcze nie wziął w niczym udziału. Hej, Filipie! Patrz i ucz się! Cześć, dębiaku! Czy był tutaj Bruno? Razi! O, cześć, mały misiu. Bruno poprosił mnie, żebym popilnował małego misia. Chyba poszedł na chwilę do lasu z dzióbkiem. Dziękuję. Hurra! Haha, to była bułka z masłem. Chcesz spróbować? Może, ale wolałabym jeszcze trochę pooglądać kicka. Brrr, nie za szybko. Nie spiesz się. Spokojnie. Nie panikuj. Nie panikuj. Co tu się dzieje? Próbuję zrobić mu trening przed zadaniem z równoważnią. Trening?
po co? Po prostu spróbuj swoich sił. Jestem w tym bardzo kiepski. Na pewno spadnę. Wiem, że tak będzie. Ale to nieważne. Co nie? Mały miś sądzi, że potrafię wszystko. No wiesz, nie mogę go zawieść. Ale przecież nieważne, co byś zrobił, on i tak jest w ciebie zapatrzony. Może, ale nie chcę go rozczarować. Koniecznie muszę się tego nauczyć. I to szybko. Cicek to pingwin! To nie jest śmieszne. Skoro tak mówisz, to wcale nie jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. Łap mnie! Ej! Nie, 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 nie! Skup wzrok na brzegu kłody. O tak! A potem przejdź po niej powoli i z gracją. O, przecież próbuję. Po prostu nie łapię równowagi. Wiem, co jest nie tak. Dziubek łapie równowagę dzięki skrzydłom, ale my musimy wyciągnąć ręce na boki. O tak, widzisz? O tym nie pomyślałem. Dobra. O, patrzcie. O, dziękuję, Rosie. Dzięki, dzióbku. Mały misiu, nadchodzę! Teraz będzie lina. Nie, doniczki! Nie, lina! Chodźcie ze mną. Zobaczycie, jak Bruno pokonuje tor przeszkód. Jesteś gotowy? Możesz zaczynać! Start! Ramiona w bok, ramiona w bok, ramiona w bok. Tudu! Super. Cieszę się, że wziąłem w tym udział. To głupie bać się spróbować. Masz rację. Ja nie rzucałam tylko piłką do koszyka, bo nie jestem w tym dobra. A ja nie przeszłam punktu z równoważnią, bo się przestraszyłam. Filipie, to dlatego nie chciałeś chodzić na doniczkach? No, a ty bujać się na linie? Ale punkt z liną jest naprawdę trudny. No, to w ostatniej kolejce każdy robi to, co jest dla niego najtrudniejsze. Jej! Masz radę, tylko nie patrz w dół. Dzióbku, a co trudnego ty spróbujesz zrobić? O, ja? Nic mi nie przychodzi do głowy. Może na przykład spróbujesz być cicho przez chwilę? Co? A, no dobra. Hurra! Zawsze trzeba próbować, bo może się uda. Tak? No to może spróbujesz zmyć wszystkie naczynia? Kicku! Czy muszę wycierać?
Tak, Kicku? Myślę, że powinieneś spróbować. Ala, Kalama, Kazagaza, Zoom. Niezwykły umysł mówi mi, że ta karta, którą trzymasz, ma namalowany obrazek jabłka. Miałem powiedzieć banana. Dziękuję. Hej, powiedziałaś jabłko. Nie możesz tak zmieniać zdania. Kontynuując występ... Nie daję ci pospać, dębie? Nie, wcale nie śpię. A więc na mój wielki finał. Mam nadzieję, że sprawi, że pojawi się jakieś jedzenie. Jestem taki głodny. Ja też, Kicek. Czy chcielibyście się czymś z nami podzielić? Wybacz, Dziubek. Więc w moim wielkim finale mamy zamiar przedstawić sztuczkę znikania, do której potrzebuję ochotnika. Ura, proszę o wielkie oklaski dla Kicka! Hej? O, wielkie dzięki! A teraz... Wejdź do mojego magicznego pokoju. To jest namiot Filipa. Pożyczyłem go Dziubkowi. No prawda? To było miłe. Nieprawdaż? Pożyczyłem mu raz gniazdo. Możesz po prostu wejść do namiotu? Proszę. Tak. Teraz wypowiem magiczne znikające zaklęcie. Nie, to nie to. Kribi, kribi, kri, waki, waki, dabe, dibi, du. Nie, to nie to. Łagaradu, takadim. Nie, to nie to. O, szybciej, umieram z głodu. Nie. Ach, skoro tak szybko nie sprawisz, że Kicek zniknie, idę się trochę pochuśtać. Mogę iść z tobą? Może spróbuj zrobić tę sztuczkę, kiedy przypomnisz sobie magiczne zaklęcie, Dziubek. Możesz teraz wyjść, Kicek. O, nie idźcie. Przypomniałem sobie. Tak, to alaka lama kaza gaza kazum. Patrzcie. Pom, 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 pom. O, cześć, Kic. Zniknął. Zniknął? Czy on zniknął? Wow. Nieźle. O, ale jak to zrobiłeś, Dziubek? To magia. Ale ja nie chcę, żeby Kicek zniknął. O, Olu, to tylko sztuczka. Dziubek wie, jak sprawić, by wrócił. Prawda, Dziubek? Dziubek? Binki, winki, duda! Nie. Nie, dalej nie ma. To potrwa wieki. Dajcie mi znać, jak sprowadzicie Kicka. Będę na huśtawkach. Biedny Kicek. Nie martw się, Olu. Sprawimy, że wróci. Kicek? Kicek? Drugie drzwi. Hej! Widzę stąd mój domek. Jeśli więc Kicek wyszedł z namiotu tędy, to też musiał go widzieć tu. Ciekawe. Niki wiki czaki pu! Niki waki paki tu! Spróbuj może pierwsze. Kicek!
Hicek? Kicek! Rosie! Więc to jest to miejsce, gdzie zniknąłeś? Wybacz, że opuściłem magiczne show, ale byłem taki głodny, a Dziubek robił to tak długo! W porządku, Kicek. Ale wszyscy bardzo się martwią. Naprawdę myślą, że Dziubek sprawił, że zniknąłeś. Ojej! Lepiej wracajmy i powiedzmy, że jesteś cały. Ale jeśli tak po prostu wrócimy, Dziubek będzie wiedział, że to nie przez niego zniknąłem. A wiesz, jak on myśli, że zna prawdziwą magię. To prawda. Mam świetny pomysł. Wszyscy będą szczęśliwi. Pora na trochę magii, Rosie i Kicka. Alla kalama kazagaza zi. Albo alla kalama kazagaza pi. O, straciliśmy Kicka na zawsze. I nawet się z nim nie pożegnaliśmy. Alla kalama kazagaza chip. O, a to zabawne. Teraz Rosie też zniknęła. Co? Nie ma Rosie ani Kicka. Okej, Dziubek, poddaj się. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Gotowy, Kicek? Gotowy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Gdybym nie był tak wyśmienitym magikiem, to by się nigdy nie wydarzyło. To bardzo duża moc, ta cała twoja magia. Zbyt duża. Ale oni muszą gdzieś tu być. Nikt tak po prostu nie znika. O, spójrzcie. To wygląda jak piknikowy kosz. Wow! Spójrzcie na to jedzenie. O, tu jest liścik. To do ciebie, Dziubek. Jeśli chcesz nas znów zobaczyć tu, powiedz alla kalama kazagazazo. Wróciliśmy! Rosie! Ale jak wy... To magia, Filip! Znam taki ze znikaniem trik, do którego dołączycie w mig. O, mój ulubiony rodzaj magii! Nie! Rosie? Tak, Kicek? Skąd wiedziałaś, gdzie mnie znaleźć? Wiesz, kiedy zniknąłem? Jak wszyscy świetni detektywi, użyłam trzech rzeczy. Oczu do szukania wskazówek. Kontynuuj. I mojej główki, żeby pomyśleć, dokąd prowadzą te wskazówki. Racja. Zaczekaj, to są tylko dwie rzeczy. Jaka jest trzecia? Byłeś głodny, Kicek.
Wiedziałam, że będziesz chciał napełnić brzuszek. Tak, zgadza się.